drogie pochwiczanki, przychodzą do mnie przeróżne pary. Pary zmagające się z problemem pochwicy. Przychodzą, słuchają mnie i stwierdzają, że im to po prostu nie wychodzi, im to nie wychodzi, nie pasuje. Mimo że tak cudownie zrobione, to jedno nie pasuje. Jeżeli staram się jasno, prosto wytłumaczyć, na czym polega problem i co należy zmienić, to oni są rozczarowani. Oni chcą lekarstwo, oni chcą medykament, oni chcą pastylkę. Oni wiedzą dużo lepiej, czemu nie wychodzi. Oni wiedzą dużo lepiej, czemu to nie pasuje. To po prostu u nich nie pasuje. Jeżeli tłumaczę jak człowiek człowiekowi, że to w ten sposób nigdy nie będzie pasować. Kochani, to nigdy nie będzie pasować. Żeby to pasowało, to trzeba odwrócić sytuację. Jest to czynność, gdzie wtyczka i gniazdko mają zafungować, jak mawiał mój dziadek. To będzie pasować tylko wtedy, kiedy weźmiesz właściwą wtyczkę do właściwego gniazdka. Czyli nigdy wam się nie uda, tłumaczę im na siłę, wam to się nie uda. A oni mówią, my musimy dużo pracować, dużo się starać i dużo się męczyć, że nam to wyszło w końcu. A ja im tłumaczę, kochani, nie, to nigdy na siłę nie wejdzie, żeby to weszło, żeby to pasowało. To należy odwrócić, należy coś zmienić, odwrócić. To znaczy, aby zaczęło pasować, nie róbcie tak jak do tej pory, nic na siłę. To może pasować do siebie cudownie, cudownie. I niepotrzebne do tego jest lekarstwo. Do tego potrzebna jest znajomość budowy. Jak mam włożyć wtyczkę, żeby weszła do gniazdka, a nie wciskać na siłę, bo ja uważam, że tak jest właściwie. Jeżeli uważacie, że tak jest właściwie, to dlatego męczycie się z tym latami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak jest niewłaściwie, a jak działa, zapraszam na wesoło. Działa na wesoło. O! Wchodzi! O! Wchodzi! Wchodzi!